Wystarczy, jak człowiek coraz więcej zaczyna dostrzegać tego, co go otacza, to zaczyna też dostrzegać i zaczyna myśleć nad różnymi aspektami życia. I między innymi uważam, że tak jak każdy aspekt życia musi być obejrzany, muszą też być obejrzane sprawy związane z finansami. Tutaj, jak powiedzieliście, powiedzmy, że coś, co zaczyna się dziać, na przykład jakiś ruch, jakaś wspólnota, ona z czasem musi rosnąć liczebnie. Rzeczywiście tak jest, bo tak jest. Wszystko to jest rozłożone w czasie. Ale musi rosnąć. Wszystko, co się rozwija, musi rosnąć. Każda rzecz. Jak jakaś rzecz nie rośnie, to znaczy, że mamy jakoś gdzieś jest jakiś błąd. Najczęściej w każdej dziedzinie jest to różnie. Natomiast jest tak samo z pieniędzmi. Pieniądze to jest coś takiego, co musi u człowieka rosnąć. Musi się rozwijać. Jeśli nie rozwija temat jakby finansowy, to oznacza, że gdzieś jest błąd. I jednym z takich bardzo dużych błędów, jeżeli chodzi o tematy związane z finansami, jest złe podejście do tematu braku posiadania pieniędzy. U nas w kraju, jak ktoś nie posiada pieniędzy, znaczy mówię, nie posiada w tej kwestii, że jakby nie rozwija się finansowo, a jest wierzącym człowiekiem, jest narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem, to nie stanowi generalnie problemu. I to, ten fakt, że to nie stanowi problemu, to już jest właśnie problem. Dlatego, że bieda w życiu człowieka jest takim samym grzechem, jak każdy inny grzech. Bieda to jest grzech. Grzech. Jest w ogóle taka fajna rzecz, żeby my jako wierzący ludzie powinniśmy jasno określać pewne rzeczy. Na przykład ludzie mówią tak, ja mam problem z, nie wiem, na przykład z agresją. To jest mój problem, bo ja się denerwuję. Prawda? I kiedy zaczynam z takim człowiekiem rozmawiać, ja mówię, słuchaj, przestań mówić, że masz problem z agresją, tylko powiedz, że grzeszysz. Ty jesteś człowiekiem, który grzeszy agresją. Ktoś mówi, mam problem z alkoholem. Ja mówię, jesteś grzesznikiem. Grzeszysz. Upijasz. I jakby nazwanie czegoś grzechem jest takim bardzo dobrym początkiem. Biedę trzeba nazwać grzechem. To, że nie posiadamy należytej formy finansowej, że nie posiadamy pieniędzy, odpowiedniej ilości pieniędzy, dóbr odpowiednich, musimy nazwać grzechem. Musimy przestać nazywać to coś inaczej. Przemówimy, ale nie wyszło mi, nie potrzebuję, jakoś nie złożyło mi się, coś mi się tam nie poukładało i tak dalej, i tak dalej. To jest grzech. Grzech. Czyli jesteś w jakimś błędzie życiowym. I żeby nasze życie mogło się rozwijać, trzeba z błędu takiego wyjść. Przede wszystkim z takiego błędu myślowego. Nie można pozostać w myśleniu, że bieda jest czymś akceptowalnym. My musimy ją przestać akceptować. Musimy przestać akceptować jakikolwiek stan biedy w naszym życiu.
stan biedy w naszym życiu, to musimy zrozumieć, że to my jesteśmy generatorami koncepcji finansowej. Tylko i wyłącznie my. To nikt nie jest za nas generatorem. To nie jest Bóg, to nie jest środowisko, w którym żyjemy, to nie jest nasze wykształcenie. Rozumiecie? To nie jest to. Czyli nie mogę powiedzieć nie mam, czy też brakuje mi, bo. No bo nie dostałem spadku, no bo nie wykształciłem się, no bo rodzice moi nie mieli, to i ja nie miałem, bo oni tam mnie nie nauczyli. Nie wolno tego tak wykluczyć, ponieważ grzechu nie wolno tłumaczyć. Nie wolno tłumaczyć. Tak samo jakbyś powiedział, zabiłem go, bo. Prawda? Musimy uznać, że jesteśmy generatorami sfery finansowej. To my tworzymy sferę finansową. Tylko i wyłącznie my. Od nikogo to więcej nie zależy. A wszystko tworzy się w naszym umyśle. Wszystko się tworzy w naszym umyśle. Nasz umysł jest jakby jest początkiem powstawania wszystkiego, również powstawania jakby zasobności finansowej. Nasz umysł. Dlatego musisz myśleć o tym, czego chcesz. I nie możesz myśleć o tym, czego nie chcesz. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. Nie wolno myśleć ciągle o tym, czego się nie chce. Popatrzcie. Czy chcemy mieć źle? Na przykład, czy ktoś z nas chce mieć źle? Nikt. Nikt nie chce z nas mieć źle. Na przykład, czy ktoś z nas chce mieć kłopoty finansowe? Nie. Nie przypuszczam, że ktoś chciał mieć kłopoty finansowe. A zatem rozpatrywanie problemu pod tytułem, że co by się stało, gdybym na przykład nie miał pieniędzy, albo jak ja sobie bym poradził, to jest podróżowanie. Rozumiecie? Nie wolno tak myśleć. Tego się nie dopuszcza do myśli w ogóle. Czasami ktoś do mnie mówi, a jak gdybyś nie miał tego czy tego, to co? Ja mówię, a czego ty ode mnie wymagasz? Chcesz, żebym o tym pomyślał teraz? Chcesz, żebym teraz wytoczył tok myślowy, co by było, gdybym czegoś nie miał? Albo co by było, gdybym był chory? Albo co by było, gdybym w ogóle nie posiadał jakiejś cechy, którą posiadam? Nie, nie dam ci tej satysfakcji, diable, nie pomyślę. Będę myślał tylko o tym, czego chcę w swoim życiu. Tak się będę trenował. I nie będę myślał o tym, czego nie chcę. Nie będę trenował. Tak się będę trenował. To samo dotyczy słów. To samo dotyczy różnego rodzaju działań. Nie posuwam się w stronę, w którą nie chcę. Rozumiecie? Nie działam w tą stronę, w którą, która miałaby mi dać pewnego rodzaju informację o tym, że jakaś negatywna rzecz, jakaś rzecz trudna mogłaby mi się zdarzyć. Nie będę o tym myślał. Dlaczego? Nie będę zapobiegał temu. Nie będę zapobiegał. Rozumiecie? Wiecie, jaki mamy stosunek do szczepionek? Jakie jest oficjalne nasze stanowisko do stosunku do szczepionek? One nie mają żadnego znaczenia. Ani na plus, ani na minus. Jeżeli nie będą cię chcieli wypuścić za granicę, dlatego, że się nie zaszczepiłeś, to ci się zaszczep. Nie ma żadnego problemu. Ale jeżeli chodzisz i myślisz sobie tak, ale jeżeli ja się nie zaszczepię, to może mi się przytrafić choroba i w tym, co robisz, się zaszczepić, to ty robisz krok w kierunku rzeczy, której nie chcesz. Amen. Rozumiesz, o czym ja mówię? Czyli ja pokazuję gest w kierunku.
kierunku rzeczy, które nie chcę. Bo ja bym nie chciał mieć choroby, amen? A więc teraz systemem lękowym działając, wykonuję ten ruch. I tutaj mam problem, mój wewnętrzny problem już się pojawił. A więc tutaj tak pokazuję w tym momencie, że też nie czynimy tego, jakby czego byśmy nie chcieli, żeby się stało. Ale? A więc działamy na poziomie myśli, na poziomie słów, na poziomie czynów. Wszystko, o czym postanawiamy myśleć, stanie się wcześniej czy później doświadczeniem życiowym. Nie ma co zdać. Jeżeli postanawiam myśleć o tym, że powiedzie mi się, jeżeli postanawiam myśleć o tym, że będę miał sukces, to wcześniej czy później ta rzecz musi przyjść do twojego życia. Dokładnie jest tak samo, jeżeli chodzi o to, gdybym myślał o rzeczach, które bym nie chciał. No bo myślę o tych rzeczach, które bym nie chciał, wcześniej czy później te rzeczy tak się w moim życiu znajdą. W związku z tym, mamy tutaj czyste prawo przyciągania, w związku z tym jestem zobligowany dla własnego dobra do tworzenia przestrzeni finansowej w moim umyśle, pozytywnej przestrzeni finansowej. Musisz myśleć o tym, że masz. Musisz myśleć o tym, że będziesz miał więcej. Musisz tak myśleć. Musisz to sobie wyobrażać, musisz o tym rozmawiać. Wychodząc z miejsca, że bieda jest grzechem, ty przestajesz rzeczywiście grzeszyć w tym kierunku, prawda? Kiedy zaczynasz myśleć o tym, że będziesz miał. Już na poziomie myśli pokutujesz z tego grzechu, z tej biedy. Co robię? Myślę, będę miał. Będzie mnie stać. Na pewno. Nie ma dwóch zdań. Będzie mnie stać na to, będzie mnie stać na to, będzie mnie stać na to, będzie mnie stać na to. Myślę o tych rzeczach. Rozważam te rzeczy. Rozważam to, że będzie mnie stać. Rozumiesz? Nie rozważam tematu, czy będzie mnie stać na wyjazd w wakacje z rodziną na 2 tygodnie do jakiegoś kraju afrykańskiego. Nie będę rozważał, czy mnie będzie na to stać. Wiesz, co będę rozważał? Będę rozważał, że mnie stać na ten wyjazd. Z mężem, z dziećmi, z żoną, z dziećmi. Będę rozważał, że mnie stać na ten wyjazd. Tak, stać mnie jak najbardziej. Czy stać się na to? Gdzie? Rozumiesz, o czym myślisz? My o tym wyjeździe. Z mężem tak sobie planujemy, żeby wyjechać tam, nie wiem, do Ugandy. Na przykład sobie na jakieś wakacje, na safari. A to stać was na to? Nie, no oczywiście, że nas na to stać. Dlaczego? No przecież nie myślimy o rzeczach, na które nas nie stać. Przecież nie jesteśmy psychopatami. Zobaczcie, wiecie, jak to się, bo to nawyk jest, nawyk, który w ogóle mamy z tego chorego świata, jest rozważanie elementu biedy. I człowiek się w tym topi machinalnie. I więcej nazywamy to zdrowym rozsądkiem. Tak nas nauczono, to jest zdrowy rozsądek. Ale jaki to zdrowy rozsądek? No przecież działam wbrew sobie. Kurczę, robię sobie krzywdę. Rozważam to, co mnie krzywdzi. Co nie jest przyjemne. Co nie jest fajne, co nie jest dobre, co nie jest w ogóle miłe. A Paweł mówi, myślcie o tym, co miłe, co przyjemne. Wow! Przepraszam Cię, Panie Boże mój, że grzeszyłem w myślach moich, rozważając biedę. Wybacz mi, Panie. Tak jak wybacz mi, Panie, że obraziłem, wybacz mi Panie, że ukradłem, wybacz mi Panie, że zdefraudowałem, że to. Tak, wybacz mi Panie, że rozważałem biedę, bo to grzech. Rozumiecie? Taki sam jak wszystko inne. Ludzie tam pokutują, wiesz, facet pokutuje, bo spojrzy na babkę, że ona ma fajny tynek. Ja przepraszam, że Panie, bo spojrzałem na pośladki. Zastanawiam się, bo to mówią, wiesz, bo ja spojrzałem kobiecie na pośladki, ja mówię,
A na co miałeś spojrzeć? Miałeś spojrzeć na jej sweterek? Rozumiesz? No płakam cię, no jesteś normalnym facetem, to jest spojrzałeś na klatki. Rozumiesz, masz taką konstrukcję. Tak? Problem byłby wtedy, jakbyś zaczął w ogóle w sposób obsesyjny o tych klatkach myśleć. To będzie problem dla ciebie. A że tam ściągnęło twój wzrok, to jest normalne, że ściągnęło tam twój wzrok. Rozumiem. Ale nienormalne jest, że myślisz w kategoriach biedy. To jest nienormalne. Bo tam to jest normalne akurat. I tutaj chciałbym, żebyście zwracali uwagę na to, w jaki sposób emocje mogą wam się przydać w tym elemencie. Bo emocje są takim czymś, nazwijmy to dla potrzeby tego wykładu, jak taka lampka. Bo jak myślisz o czymś, co jest przyjemne, to są przyjemne emocje. Pamiętacie to? Jak się myśli o czymś przyjemnym, są przyjemne emocje. A jak się myśli o czymś nieprzyjemnym, na przykład jak sobie myślisz, nie stać mnie będzie na te wakacje, i rozmyślasz, jak cię nie stać, to nie są przyjemne emocje. Zgadza się? No kto ma przyjemne emocje, myśląc, że go nie stać na wakacje? Albo że go nie stać będzie przez najbliższe na przykład 70 lat, że nie własne mieszkanie. Rozumiem, po prostu wziął się, przeliczył się, no tak, to spłacę kredyt, tak akurat umrę. Wiesz o co chodzi? No tak, to rzeczywiście takie myśli, raz ten kredyt kupię mieszkanie i to mnie zabije. Wiesz o co chodzi? No to nie tędy drogę. Albo że będę w pracy, zawsze będę tyle zarabiał, ale bo tutaj rata mi wychodzi tyle, to taką pracę mam, to pracę mnie do końca życia. Przeliczył sobie, ile mu rata już. Ile będzie płacił przez to. Nie wziął pod uwagę, że teraz zarabia 4 tysiące, na przykład to będzie zarabiał 8, 16, 20. On nie myśli, że tak będzie zarabiał. On myśli, że jak sobie wziął kredyt i zarabia 4, to zawsze będzie 4. I to nie przynosi dobrych w ogóle emocji. Bo jak się myśli w wieku 40 lat na przykład, rozumiesz, że się zarabia 4, że się zawsze będzie zarabiać 4, tak? No to... Rozumiecie? Emocje są tutaj takie, oczywiście one nie są tutaj jakby głównym elementem, natomiast rzeczywiście pomagają nam się zorientować bardzo, bo zaraz, okej, myślę o tych rzeczach, myślę o tych sprawach, na przykład, że mnie nie stać na te wakacje i nie czuję się najlepiej, no to co za bzdury. O czym ja myślę? Zaraz, Bieda, przyjaciele, to stały brak dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb człowieka w zakresie jedzenia, picia, schronienia, ubrania, transportu, potrzeb kulturalnych i potrzeb społecznych. To jest bieda. Stały brak środków. Dla zaspokojenia potrzeb człowieka. Teraz, co ludzie robią w takim momencie? Swoje potrzeby zaniżają do poziomu wegetacji i mówią, nie no, nie jest u mnie tak źle. Ja mówię, co to znaczy, że nie jest u ciebie tak źle? No mam samochód. Jak? No, się pomodlę, to wiecie. Wiesz, że to chodzi. Chodzę z Panem, sprawiedliwy, że jest wiary, wsiada do samochodu, modlę się i jedzie. Co to jest? To jest, o dziękuję Panu, że tak jest. Ja mówię, to przestań dziękować Panu za ten samochód, bo to nie jest samochód od Pana. Jeśli masz samochód, o który się musisz codziennie modlić, żeby jechał, to nie dać tego samochodu Panu, tylko dać ten samochód diabła. Rozumiesz? Jeśli masz dom, który się sypie na głowę wszystko, rozumiesz? Który wszystko się rozlatuje, to nie dać tego domu Panu. Wiecie dlaczego? To jest napisane tak, że dar od Pana, dar z nieba jest dobry. Dobry. Jeśli wchodzisz do swojego domu i ten dom się sypie, wszystko tam się rozpada. I emocje, które towarzyszą Twojemu oglądaniu tego zjawiska, z całą Twoją pobożnością są negatywne. I nie możesz tego ogarnąć wszystkiego, rozumiesz? To znaczy, że to nie jest od Pana. Rozumiesz? Tylko to jest bieda. A więc nie możesz zaniżać swoich potrzeb.
Nie możesz tak być człowiek, żeby w tą definicję się zmieścić. Bo ty się nie masz zmieścić w tą definicję, tylko ty masz życie swoje podnieść do rangi, o której mówi Bóg. Bieda stanowi zagrożenie dla realizacji celów i zadań życiowych. To jest zagrożenie. Bieda stanie na drodze realizacji planów i zadań życiowych. Rozumiecie? Bieda ci zamknie tę możliwość. Bieda powoduje niezdolność do uczestnictwa w zwykłych aktywnościach, które składają się na normalne życie społeczne. Ona stanowi niezdolność i człowieka eliminuje z wpływowego życia społecznego. Rozumiesz? Ona to eliminuje. Człowiek biedny przestaje być człowiekiem realnego wpływu. Wielokrotnie człowiek, który jest narodzony z Bożego Ducha, modląc się, Panie, chcę wpływać na ludzi, powinien najpierw powiedzieć, Boże, chcę stanąć finansowo na nogi. Rozumiesz? Bo jego wpływ na ludzi będzie mizerny, niewielki. Niewielki. Ponieważ jeżeli on będzie zablokowany finansowo, to jego wpływ będzie bardzo niewielki. Bogactwo to jest ogół dóbr, mający dużą wartość materialną, stanowiący zasobność człowieka lub społeczeństwa. Bogactwo jest przeciwną biedy. To jest ogół dóbr, mający dużą wartość. I ty, jako człowiek narodzony z Bożego Ducha, masz tą wartością obracać. Rozumiesz? Troszkę przyjrzymy się do perspektywy. Hiob 24:4. Księga Hioba 24:4. Ubogich spychają z drogi. Wszyscy biedacy na ziemi muszą się ukrywać. Ubogich spychają z drogi. Wszyscy biedacy na ziemi muszą się ukrywać. Rozumiesz, co się robi z ubogimi? Są spychani z drogi. Z jakiej? Każdej. Łącznie z drogą Bożą. Są spychani z drogi. Stają się ludźmi, których łatwo przesunąć w bok. Łatwo ich zdyskredytować. Łatwo ich zepchnąć na margines. Rozumiecie? O tym mówi słowo. Wszyscy biedacy na ziemi muszą się ukrywać. Bieda powoduje, że człowiek się ukrywa. Z czym on się ukrywa? Z realizacją swoich pragnień. On jest zamknięty w sobie. On nie może się zrealizować. Jest w ukryciu. Nie może wybuchnąć ekspansją Bożą. Rozumiecie? Jest ukryty. Biedny równa się ukryty. Izajasz 41:17. Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, ja Pan ich wysłucham. Ja Bóg Izraela ich nie opuszczę. Co tu jest napisane? Tu jest reakcja Boga na biedę. Czyli gdy człowiek zdaje sobie sprawę, że jest w tej patologii życiowej,
i zaczyna realnie z tej patologii pokutować, czyli odwraca się od tego toku myślowego biedy, nie zgadza się z tym, wtedy zaczyna być realizowana obietnica Boża. Bóg mówi, tego człowieka ja podźwignę. Jest obietnica na to. A więc człowiek, który boryka się z biedą, może paść na kolana i powiedzieć, Panie Boże, staję na Twoim Słowie, że podźwigniesz mnie z tego miejsca. Nie zgadzam się z tym miejscem. Nie akceptuję tego miejsca. Bóg nienawidzi biedy. On jej nigdy nie stworzył. Ludzie w Edenie mieli zasobność przekraczającą ich wszelką potrzebę. Rozumiecie? Księga Samuela 2:8. Pierwsza Księga Samuela 2:8. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi. On na nich położył lot stały. Zobaczcie, tu nie jest mowa o tym, że Bóg jedynie wyprowadza człowieka do miejsca wegetatywności. Że tam, powiedzmy, człowiek leży całkowicie, Bóg go podnosi do stanu, trochę będziesz miał, rozumiesz, i jakoś przetrwasz. Tu jest napisane, że wprowadza go w miejsce, tak, zaszczytne. Podnosi go do rangi, rozumiesz, absolutnego zwycięstwa. Czyli to nie jest wyjście z biedy, to nie jest wejście na jakiś, powiedzmy, poziom wegetacji jedynie. O, radzę sobie. Tylko z biedy do bogactwa. To jest zamysł Boży. Nie z biedy do wegetacji. Tylko z biedy do bogactwa. Często ludzie mówią, wiesz, ja już więcej czego nie potrzebuję. Mam fajny kościół, fajne relacje. Ja mówię, czemu więcej czegoś nie potrzebuję? No wiesz, to no, nie będę się spinał. Żyję w łasce, przecież mam co jeść, mam co pić. Mówię, no ale Bóg chce cię podnieść wyżej. Czemu nie chcesz? Czemu nie sięgasz? Taki człowiek gloryfikuje biedę. To już nie jest, powiedzmy, skrajna bieda, ale dalej jest to bieda. Rozumiesz? Bóg mówi, chcę. Dlaczego nie chcesz? Czemu nie chcesz? Że wystarczy, że będziesz chciał. Wystarczy, że zapragniesz. Ewangelia Jana 10:10. Jezus mówi, owce moje, przyszedłem po to, aby owce moje miały życie i życie w obfitości. Ta obfitość, ona jest zamysłem Jezusa i mamy już nowe przymierze. Widzimy, że tu już się zaczyna informacja bezpośrednia. Jezus mówi, po to przyszedłem. Przyszedłem, aby ludzie, którzy we mnie wierzą, weszli w miejsce absolutnej obfitości. Chcę, żebyście sobie mocno uświadomili, jakie są zamysły Boże. Sprawami. 2 Koryntian 8:9. Wymiana krzyżowa. Chrystus stał się Bogiem, abyśmy bogactwem Jego byli ubogaceni. Mamy kwintesencję na krzyżu. Na krzyżu zamyka się temat biedy. Temat biedy. 2 List do Koryntian 8:9. Zamyka się. Jest taki fragment w Starym Testamencie, jest napisane, oczywiście nie będzie biednego się. Oczywiście. I potem to się w ogóle, kiedy wchodzimy w Nowy Przymierze, widzimy, że ten moment, kiedy Jezus umiera na krzyżu, kiedy wszelka bieda spada na Jezusa, aby wszelkie bogactwo Jego mogło być przekazane człowiekowi, jakby realizuje się.
Ja ostatnio uczyłem o tym w kościele, oraz mówiłem, słuchajcie, jest napisane, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Prawda? Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. I teraz, czyli Pańska, czyli czyja? Czyli Jezusa, bo to jest Bóg. Jego jest ziemia, wszelkie dobra, wszystko, co ją napełnia. I teraz On umiera na krzyżu i tam na krzyżu następuje zamiana, a więc ziemia zostaje Tobie dana i to, co ją napełnia, zostaje Tobie dane. Całe bogactwo ziemi zostaje Tobie dane. A więc dzisiaj Twoja jest ziemia i to, co ją napełnia. A więc posiadasz nieograniczoną możliwość sięgnięcia po zasoby finansowe. Nie ma ograniczeń. Nie ma limitu. Limit Ty stwarzasz. Ty stwarzasz limit. Ty mówisz, już wystarczy. Ty mówisz, już nie będę wierzył o więcej. Już nie będę działał dalej. To Ty to stwarzasz. Już mi wystarczy. Już mi wystarczy. Teraz podsumowanie tego elementu. Wyjście z biedy. Najpierw zapoznaję się z poglądami Bożymi. To, o czym mówimy teraz. Stosunek Boga do biedy. Jego zdanie na ten temat. Jego zdanie na temat Twojego stanu. Wszyscy, wszystkim się zapoznajesz. Zapoznajesz się również z tematem bogactwa. Czyli tak jak zapoznajesz się z biedą, zapoznajesz się z bogactwem. Czyli wiesz, że to jest, bieda jest grzechem. Bogactwo jest Twoją spuścizną. Pierwszy ruch tak mówisz. W drugim elemencie uznajesz, że pokutujesz z biedy. Uznajesz, że skoro bieda jest grzechem, to w 100% od tej biedy się odwracasz. Jak od każdego grzechu. Boże, odwracam się od biedy. Odrzucam ją. Tak jak każdy inny grzech. Dlatego powiedziałem, że to grzech. Bo to taki sam grzech. Odrzucam tą biedę. Na poziomie myśli, na poziomie działań. Odrzucam ją. Na poziomie słów. Co robię w ramach tej pokuty? Po trzecie, zaczynam wierzyć w prawo obfitości, czyli Boże, ja wierzę Tobie, że mam dostęp do wszelkiej obfitości, do wszelkich dóbr, do pieniędzy, do możliwości. Mam dostęp. Musisz w te rzeczy uwierzyć. Nie zobaczyć, tylko w nie uwierzyć. Po czwarte, zdecydować o działaniach w sprawie bogacenia się. Boże, decyduje się rozpocząć działania związane z bogaceniem się. Pamiętaj, cały czas to jest dopiero wstęp, ale decyduje się. Ktoś powie, ale co zrobić? Ja nie wiem, co mam jeszcze robić. Ja nie mam pojęcia, za co się mam brać. Nie wiem. Wiem jedno. Jestem gotowy do działania. Gotowy do działania. I po piąte, zanim cokolwiek się zacznie dziać, ustalasz priorytety w temacie szachowania zasobami materialnymi. To jest bardzo ważna rzecz. Zanim jeszcze masz dobra materialne, zanim one się powiększają u Ciebie, Ty już uznajesz, że wszystko to, co będziesz miał w życiu, rozumiesz, będzie u Ciebie w leasingu. Rozumiesz? To jest bardzo ważny punkt. To w leasingu. W ogóle wiecie, że wszystko macie w leasingu. Ludzie mają, ja mam twoje dzieci. Mam dwoje dzieci. I na przykład jeden z moich
największych przełomów, jeden z moich głównych przełomów związanych z dziećmi, to było to, że ja uznałem, że moje dzieci mam bluzy. Rozumiecie? Ja nie jestem na dzisiaj w ogóle przyzwyczajony do moich dzieci. Absolutnie. Ja mam dzieci. Jedno już dziecko z nami nie mieszka. Drugie mieszka. Ja jestem w ogóle nieprzyzwyczajony do dzieci. Mam żonę w tym, a ona mnie. Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Żyjemy ze sobą ze wszystkiego już 27 lat. Ale już kiedyś się rozumieliśmy. Lecie 20 lat, jak jesteśmy małżeństwem. Ale co jest ważne w tym małżeństwie naszym? Że nie jesteśmy do siebie przyzwyczajeni. Bardzo się kochamy. Ale wiemy, że mamy siebie w czym? W bliźnim. W bliźniku mamy nasze ciała. W bliźniku mamy nasze dusze. I w bliźniku mamy pieniądze. I tych pieniędzy możemy mieć bardzo, 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 bardzo dużo i robimy to w bliźniku. Tutaj się w ogóle kłania na marginesie, mówię teraz, poczucie własnej wartości. Bo to jest na początek, na dzień dobry. A w sumie. Że nic mnie nie dowartościuje. Żona, dzieci, nic. Służba, pieniądze, nic. Moja wartość jest w moim zjednoczeniu z Bogiem. To jest moja wartość. Nie mam do posiadania innych kryteriów wartości. I w takim stanie ustawiam sobie priorytety. Jak mieliśmy ten czas teraz konferencji, na jednym tam dniu, który stanął od zera, że tak powiem, finansowo na nogi, bardzo silnie składał świadectwo. I powiedział ciekawą rzecz, bo obraca bardzo dużymi pieniędzmi w tej chwili, młody człowiek, ogromnymi pieniędzmi już, jak na jego możliwości, jak na jego wiek nawet, no tak powiem. Ale to, co powiedział pod koniec swojego świadectwa, wielu ludzi powaliło, bo powiedział 90% idzie na Królestwo. 90%. On w ogóle nie operuje chyba ten 10% czy jakieś rzeczy. Nie operuje to w ogóle takim słownictwem. 90%. Teraz, dlaczego tak można żyć? No bo się ma ten punkt piąty wyciągany. Jakie jest to prawo bogacenia się? Po pierwsze, oceń swoją sytuację materialną i ustal podstawowy poziom Twojej zasobności. Oceniamy sytuację materialną. Tutaj już zaczynamy wchodzić na poziom bardzo pragmatyczny. Oceniamy swoją sytuację materialną. I ustalamy podstawowy poziom swojej zasobności. Czyli czy mam na zasobne zaspokojenie takich rzeczy jak jedzenie, picie, ubranie, dom, odpoczynek, kultura, w ogóle wszystkie te podstawowe rzeczy. Czy gdzieś muszę na czymś oszczędzać? Czy muszę coś odrzucać? Czy muszę się zastanowić nad tym, czy na przykład właśnie oczyszczać mnie na wyjazd z rodziną na wakacje. Czy też mam to zapewnione? Czy też muszę się spinać, żeby tam, no bo jak z nimi pojadę, no to muszę przez cały rok mocno odkładać. Jak musisz mocno odkładać, to zaznacz w swoim dobrze, że muszę, Boże, mocno odkładać. To jest, miałem problem z tym. To muszę mocno odkładać na te wakacje. Rozumiesz, co chodzi? Aż więc oceniam. Po drugie, zacznij wierzyć o ten poziom i wyznacz ten poziom. To znaczy, jeżeli ty sobie wiesz, określisz poziom, że tak, Boże, na dzień dobry chcę, żeby każda z tych dziedzin, którą sobie tutaj wypisałem, prawda, jedzenie, picie, ubranie, dom, wakacje, w ogóle i tak dalej, te wszystkie rzeczy, były w 100% zapewnione, prawda, bez żadnej spinki. Wszystkie te sprawy. To jest mój poziom. Wyznaczam ten poziom wyjścia.
wyjściowy. Poziom wyjściowy. Zero stresu, tak? W podstawach. Zero stresu. Do tego najpierw idę. Do tego najpierw idę. Nie tam do wielkich, bo ja do innych rzeczy. Najpierw do tego idę. Osiągam ten poziom. Ten poziom. Że idę do sklepu i nie muszę się zastanawiać, czy różnica 5 czy 10 zł w ogóle, czy to jest, czy to ma znaczenie. Czy to kosztuje 5, czy 10, czy 15, to nie zastanawiam się. Bo jak się zastanawiam w takich kategoriach, to ja muszę ten poziom ustalić. I będę wierzył o ten poziom. O mądrość do tego, o wiele różnych szczegółów. 3. Szukaj Bożych objawień w temacie realizacji wzbogacania się. Szukaj w Biblii. Jeżeli jesteś na etapie rozwoju finansowego, to czytaj Biblię pod kątem rozwoju finansowego. Nie bój się tego. Nie obawiaj się, żeby tak czytać Pismo. Nie obawiaj się, żeby szukać takich świadectw. Zamiast szukać świadectw takich, że ktoś wskrzesił tyle i tyle ludzi, rozumiesz? To szukaj świadectw takich, jak ludzie finansowo stanęli na nogi. Zajmij się tym produktem. Zamiast zastanawiać się nad jakąś tam formą teologii w Piśmie Świętym, skup się na rozwoju finansowym. Przyglądaj się obietnicom, objawieniom, te rzeczy wyłuskuj. Te sprawy. Rozumiesz? Na tym się skup. No to jest taki jeden człowiek w kościele. Znaczy jest wielu ludzi, którzy rozumieją, że ich jakby znaleźli swoje powołanie w tym, aby być ludźmi, którzy sieją w Królestwo Boże. Natomiast akurat jeden człowiek jest taki, o którym chcę powiedzieć, postać taka ciekawa, no trochę socjologiczna nawet, dla mnie ciekawa. On rzeczy fundamentalne przyjmuje, on się w ogóle jakby nie skupia na zgłębianiu pewnych fundamentalnych rzeczy. On je bierze i mówi amen. Je realizuje. Bierze fundamenty i mówi okej, tak. I on jakby nie szuka tam. Bo ludzie na przykład biorą fundamenty i patrzą tak, jest, i oni się zagłębiają się w tym. On się na przykład nic nie zagłębia. On się nie zagłębia, wie, że to jest dla niego wystarczające, natomiast on się skupia na rozwoju finansowym. Rozumiecie? Na rozwoju finansowym. Wiadomo, on już sobie dawno odpowiedział na pytanie. Nie będzie teologiem. Rozumiecie? Nie będzie wykładowcą Pisma. No to jest nie jego bajka. Tak? Nie ma po co się w to zagłębiać. Chyba dla hobby tylko. Bo ludzie to w ogóle wyobrażają, że to wszędzie wszyscy głęboko muszą wejść, chlubnąć to, wszystko wiemy, ale to. Po czwarte, edukuj się i zbieraj informacje w ramach Bożych objawień, które przyjąłeś. Jeżeli przyjmujesz jakieś Boże objawienia, to teraz poszerzaj je o różnego rodzaju informacje branżowe. To, że ty masz Biblię, to nie wystarczy. Zacznij czytać książki związane z finansami. Zacznij w ogóle oglądać programy związane z. Rozumiem? Przyglądaj się na branżę. Ktoś mówi, tato, ale to są ludzie ze świata. Nieważne, czy ktoś jest ze świata, czy nie, jeśli w jakiejś branży jest dobry. Rozumiesz? Taki człowiek, jak mówi słowo, może służyć u królów. Jeśli ktoś jest dobry, słuchajcie, jak ja bym miał posłuchać na przykład człowieka narodzonego z Bożego Ducha w temacie kładzenia płytek na przykład podłogą, który w ogóle o tym nie ma pojęcia dlatego. Rozumiesz? A starego 40 lat będącego w branży klawurnika, który jest alkoholikiem, no to ja w ogóle idę do tego klawurnika. Bo facet 40 lat kładzie klawurnik. I czy on jest, on może mieć 40 lat w ogóle pijany też, rozumiem o co chodzi? Ale to jest taka fachura, że się w parę nie mieści. Jak po dwa oczy nie działają, to przymknie jedno, rozumiesz, widzi prosto robi. A brat, który jest narodzony z Bożego Ducha, nie ma bladego pojęcia o płytkach, jak położy te płytki. Kiedyś byliśmy z Norbertem w takim jednym domu, człowieku tutaj na Śląsku, jak mu położymy płytki.
się przewracali o te płytki. Bo tam były różnice, ja nie wiem, jakie tam były różnice. Mówię, poprosiłem mówi przyjaciela, żeby mi płytki położył. Brat z ośrodka, bo tam ośrodek prowadził dla bezdomnych, brat z ośrodka mu płytki położył. No to człowieku, ja to jeszcze ja, ale Norbert jest fachowcem w tym temacie, no to patrzę na to, no to mówię, no brat z ośrodka. Jedna fuga taka, druga taka, wiesz o co chodzi. Poszerzaj się branżowo. Rozumiesz? Edukuj się. Pracę w zakresie zdobywania bogactw traktuj tak samo, jak każdą inną formę służenia w Królestwie. Tak samo. Nie potępiaj się, że nie jesteś w ogóle na ewangelizacjach, że nie robisz pewnych rzeczy. Jeżeli nie jesteś, nie robisz pewnych spraw, nie ewangelizujesz tak, jak to wielu ludzi innych robi, nie uzdrawiasz tak chorych, nie wypędzasz tak demonów, to nie oznacza, rozumiesz, że jesteś gorszy, ponieważ ty się rozwijasz finansowo i ty pieniędzmi masz też w królestwie. Wiarą i wyznaniem, szóste, zabezpieczaj każdy etap, w który wchodzisz. Wchodzisz w rozwój finansowy kolejny etap wiary. Nie myśl, że wczorajsza wiara pomoże ci dzisiaj. Dzisiaj musisz budować wiarę na dzisiejszy etap życia. I dzisiaj musisz mieć świeże wyznanie do tej wiary. Wszedłeś w nową przestrzeń finansową? Nowe wyznanie. Wczorajsze to za mało. 7. Siedź Królestwo Boże od początku, a nie dopiero wtedy, gdy zobaczysz wymierny efekt. Ludzie mówią tak, jak się już wzbogacę, to będę siał w Królestwie. Nie. Jak się wzbogacisz, to masz więcej siać w Królestwie. Zaczynasz w Królestwo od zaraz, od teraz. Od teraz. Rozumiesz? Nie ma znaczenia. Dzisiaj Magda opowiadała, jakieś rzeczy dostawała, i Norbert się śmiał, bo dostawała się przeróżne, jest różne rzeczy. Ludzie nam przynosili różne rzeczy. Po prostu już nie wiem, czego nam nie wiem, czego nie dostawaliśmy. Ale dawali serce tak, jak potrafili, jak umieli. Nie mieli pieniędzy, to człowiek grzybów na nas biedali. Przynieśli grzyby. Tak na to rozumieli. Bo na to było ich stać. I wracali, żeby mieliśmy torbę grzybów, tam inne rzeczy. Pilnuj, aby nie łamać prawa i szukaj Bożych objawień, jak nie dawać się okradać systemowi tego świata. Ten system tego świata jest chory. Szczególnie na przykład w naszym kraju, to co jest na poziomie rozwoju finansowego, to jest dramat. Tu się ludziom nie ułatwia rozwoju finansowego, to się utrudnia. Tu się cały czas komuś coś utrudnia. Prawo w tym kraju jest konstruowane tak, ja nie wiem, kto je konstruował. Ktoś, kto nie chce, aby się rozwijali finansowo ludzie. To jest wszystko trudne. Rozumiecie? I teraz musisz brać mądrość od Boga, żeby jednocześnie nie dać się zamknąć do więzienia. Rozumiecie? Za to, co ty w ogóle robisz. A po drugie, nie dać się okraść temu systemowi. Po prostu. Bo musisz zrozumieć, że żyjesz w takim właśnie pokrzywdzonym kraju. Tu się nie ułatwia, tu się utrudnia. Gdzieśkolwiek będziesz za granicą w jakimś kraju rozwojowym, czy Holandia, czy Anglia, czy gdzieś, tylko bez żadnego problemu tam ludzie ci z pocałowaniem w rękę pójdą gdzieś, wiesz, w urzędach, wszędzie, na twoją korzyść zadziałają, żebyś cokolwiek zrobił. Tam człowiek z inicjatywą, to jest człowiek z inicjatywą. U nas nie. U nas człowiek z inicjatywą to jest potencjalny hochsztapler, złodziej, oszust. Taki kraj, który jest podejrzany. Co tam robisz? Biznes otworzyłem. Biznes. Przednie powiedzieli, wow, super. Biznes. Rozumiesz? Dziewiąta rzecz. Żyj dostatnio, ale racjonalnie, tak aby bogactwo nie blokowało twojego życia i rozwoju. Pieniądze, bogactwo jest po to, żeby go używać, żeby nim szafować, jak to mówi Biblia, żeby pracowało w twoich rękach. Nigdy ono nie może ciebie zatkać.
Lupte. Cały czas, dziesiąta rzecz, rozwijaj się non stop. Jak już gdzieś jesteś wysoko, już coraz wyżej idzie w sprawach finansowych, nie blokuj rozwoju. Nie mów, już nie muszę się rozwijać, musisz się rozwijać. Cały czas na bieżąco musisz się rozwijać. Cały czas szukaj. Nie mów, już znalazłem, szukaj, dowiaduj się. Jeśli trzeba, edukuj się. Być może dobrze jest skończyć jakąś szkołę dodatkową, jakieś kursy, cokolwiek, żeby się dokształcać, żeby mieć wiedzę. Ten kraj jest krajem papieru. To jest kolejna rzecz. Kraj papieru, kraj pieczątki. Rozumiesz? Masz papierek, masz pieczątkę. Rozumiesz? To zrób papier, zrób pieczątkę. Ale rozwój się. Im więcej będziesz miał, tym więcej się. Rób diabłu takie numer. Nie tyle sam, tylko więcej. Więcej. Prosto w oczy. Zobaczcie, jak to działa. Cały czas w modlitwie szukaj objawień, jak się rozwijać finansowo. Boże, naucz mnie. Boże, pokaż mi. Boże, otwórz mi oczy na dzisiejszy czas, na dzisiejsze sytuacje, na dzisiejszych ludzi, którzy są wokół mnie. Rozumiesz? Chcę więcej widzieć, chcę więcej rozumieć. Opieraj się na mądrości i na odwadze. Bez mądrości, czyli bez przekuwania twojej wiedzy na praktykę. I bez odważnego wprowadzania tej praktyki w życie nie będziesz się bogacił. To nie da rady po prostu. Gdzieś zostaniesz zatrzymany, zostaniesz zablokowany. To cały czas wymaga ryzyka. Często do mnie ludzie mówią, wiesz, ja myślałem, że to pójdzie łatwiej, że to gładko pójdzie. Ja mówię, nie myśl tak, przebijasz się. Ja bym nie chcę, żebyś miał więcej. Ja bym nie chcę, żebyś był bogaty. Tak jak diabeł nie chce, żebyśmy ewangelizowali, żebyśmy przyprowadzali ludzi do Jezusa. Diabeł nie chce, żebyśmy uwalniali cuda wobec ludzi. On tego nie chce. Diabeł nie chce, żebyśmy byli ludźmi wzorca, żebyśmy mieli święte życie, żebyśmy mieli charaktery w ogóle na poziomie Chrystusa. On tego nie chce. Diabeł by chciał, żebyśmy byli pasywni, głupi, debilki, chodzący w ogóle takie... Nazwam się, proszę Boga, Bóg mi wybacz. Taki w ogóle rozumiesz. Ja bym sobie taka banda była w kościele. Rozumiesz? No właśnie, pytanie, czy z Norbertem rozmawialiśmy sobie tam o kim, z czego będzie żył? No sprawiedliwy z wiary żyje, odpowiada człowiek. No z czego żył będzie? Jaką masz koncepcję? Z wiary będę żył. Nie koniec. Ja bym właśnie chcę takich ludzi, żeby chodzili takie bzdury pierwsze. To bzdury, bzdury, bzdury. Rozumiesz? Dlatego on nie będzie chciał, żebyś wprowadzał wiedzę w praktykę i nie będzie chciał, żebyś odważnie krok po kroku robił działania. Będzie chciał cię zatrzymać. Ze wszystkich stron. Ale musisz odważnie i mądrze działać. Bieda i bogactwo stoją na dwóch skrajnych biegunach. To są dwa skrajne bieguny, ich się nie łączy. Jest taki apokryf, to się nazywa Didache. To jest taki fajny tekst, ona się chyba nawet zaczyna ta Didache takim tekstem, tam jest. Są dwie drogi i wielka między nimi różnica. I to w ogóle są drogi, jedna jest droga życia, druga śmierci. I tak jak bieda jest po jednej stronie, tak bogactwo jest po drugiej stronie. Rozumiecie? I my teraz nie rozpatrujemy tego, że ludzie
ludzie są, że w świecie ludzie nie znają Jezusa, są też bogaci i to bogactwo źle, jakby źle go używają. My mówimy o filozofiach w tej chwili, o filozofii biedy, o filozofii bogactwa. Rozumiecie? My, Boży ludzie, mamy mieć wszystko zrobione tak, jak Bóg powiedział, łącznie z tematem finansów. Kościół biedny i Kościół niesprawny. A Kościół jest dlatego biedny, bo ludzie są biedni. A przede wszystkim bieda u tych ludzi zaczyna się w ich głowach. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy do przebicia się. Dlatego, że z biedy w ogóle zrobiono cnotę. Z biedy zrobiono cnotę. W tym kraju zrobiono z biedy cnotę. Rozumiecie? Z biedy zrobiono cnotę. Oczywiście. I trzeba, żebyśmy to powalili, ale musimy to powalić w sobie. Nie tylko głoszeniami, ale przede wszystkim naszymi działaniami. Chciałbym, żebyście o tym myśleli, żebyście to rozważali, żebyście w takim kierunku się modlili. Zależy mi też na tym,